Słowo Boże na każdy dzień. Autorytet Stwórcy jest niezmienny i niezawisły. 1. Bóg używa słów do tworzenia wszystkich rzeczy. Księga Rodzaju, rozdział 1, wersety 3-5. I Bóg powiedział: niech stanie się światłość. I stała się światłość. Bóg widział, że światłość była dobra. I oddzielił Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy. Księga Rodzaju, rozdział 1, wersety 6-7. Potem Bóg powiedział: niech stanie się firmament pośrodku wód i niech oddzieli wody od wód. I uczynił Bóg firmament i oddzielił wody, które są pod firmamentem, od wód, które są nad firmamentem. I tak się stało. Księga Rodzaju, rozdział 1, wersety 9-11. Potem Bóg powiedział: niech się zbiorą w jednym miejscu wody, które są pod niebem, i niech się ukaże sucha powierzchnia. I tak się stało. I Bóg nazwał suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód morzami. I Bóg widział, że to było dobre. Potem Bóg powiedział: niech ziemia zrodzi trawę, rośliny wydające nasiona i drzewo urodzajne przynoszące owoc według swego rodzaju, którego nasienie będzie w nim na ziemi. I tak się stało. Księga Rodzaju, rozdział 1, wersety 14-15. Potem Bóg powiedział: niech się staną światła na firmamencie nieba, by oddzielały dzień od nocy. I niech stanowią znaki, pory roku, dni i lata. I niech będą światłami na firmamencie nieba, aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. Księga Rodzaju, rozdział 1, wersety 20-21. Potem Bóg powiedział: niech wody hojnie wydadzą żywe istoty, a ptactwo niech lata nad ziemią, pod firmamentem nieba. I Bóg stworzył wielkie wieloryby i wszelkie pływające istoty żywe, które hojnie wydały wody według ich rodzaju oraz wszelkie ptactwo skrzydlate według jego rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre. Księga Rodzaju, rozdział 1, wersety 24-25. Bóg powiedział też: niech ziemia wyda istoty żywe według swego rodzaju. Bydło, zwierzęta pełzające i zwierzęta ziemi według swego rodzaju. I tak się stało. I Bóg uczynił zwierzęta ziemi według swego rodzaju i bydło według swego rodzaju i wszelkie zwierzęta, które pełzają po ziemi według swego rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre. 2. Bóg używa swoich słów, aby ustanowić przymierze z człowiekiem. Księga Rodzaju, rozdział 9, wersety 11-13. Ustanowię moje przymierze z wami. Nie będzie już więcej zgładzone wszelkie ciało wodami potopu, ani nie będzie już więcej potopu, który miałby zniszczyć ziemię. I Bóg powiedział: to jest znak przymierza, który ja ustanawiam między mną a wami i między wszelką żywą istotą, która jest z wami, na wieczne pokolenia.
kładę na obłoku mój łuk, który będzie na znak przymierza między mną a ziemią. 3. Błogosławieństwa Boga. Księga Rodzaju, rozdział 17, wersety 4-6. Oto ja ustanawiam moje przymierze z tobą i będziesz ojcem wielu narodów. Nie będziesz już się nazywał Abram, ale twoje imię będzie Abraham, bo ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Uczynię cię niezmiernie płodnym i od ciebie wywiodę narody i od ciebie będą pochodzić królowie. Księga Rodzaju, rozdział 18, wersety 18-19. Abraham na pewno stanie się wielkim i potężnym narodem, a wszystkie narody ziemi będą w nim błogosławione. Znam go bowiem, że rozkaże dzieciom swoim i domowi swojemu po nim, a oni będą strzec drogi Jahwe, aby czynili sprawiedliwość i osądzali, aby Jahwe mógł sprowadzić na Abrahama to, co o nim mówił. Księga Rodzaju, rozdział 22, wersety 16-18. Przysiągłem na samego siebie, rzekł Jahwe, dlatego, że to uczyniłeś, a nie oszczędziłeś swego syna, swego jedynego syna. Że w błogosławieństwie będę ci błogosławił, a w rozmnożeniu pomnożę twoje potomstwo jako gwiazdy nieba i jako piasek, który jest na brzegu morza, a twoje potomstwo zdobędzie bramy jego nieprzyjaciół. A w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, ponieważ posłuchałeś mego głosu. Księga Hioba, rozdział 42, werset 12. Tak Jahwe pobłogosławił koniec życia Hioba bardziej niż jego początek, ponieważ miał on 14 tysięcy owiec i 6 tysięcy wielbłądów i 1000 jarzm wołów i 1000 oślic. Co ujrzeliście w tych trzech częściach Pisma? Czy zauważyliście, że istnieje zasada, według której Bóg sprawuje swoją władzę? Na przykład Bóg użył tęczy, aby ustanowić przymierze z człowiekiem. W nim umieścił tęczę w chmurach, aby powiedzieć człowiekowi, że już nigdy więcej nie użyje potopu do zniszczenia świata. Czy tęcza, którą ludzie oglądają dzisiaj, to ta sama, która została wypowiedziana z ust Bożych? Czy zmieniła się jej natura i znaczenie? Bez wątpienia tak się nie stało. Bóg użył swojego autorytetu, aby wykonać to działanie i przymierze, które ustanowił z człowiekiem, trwa do dzisiaj. A czas, w którym to przymierze będzie zmienione, jest rzecz jasna zależny od Boga. Po tym, jak Bóg powiedział, kładę na obłoku mój łuk, zawsze przestrzegał tego przymierza aż do dzisiaj. Co w tym widzisz? Chociaż Bóg posiada władzę i moc, jest bardzo rygorystyczny oraz zasadniczy w swoich działaniach i pozostaje wierny swojemu słowu, jego rygorystyczność i zasady jego działania wskazują na niezawisłość Stwórcy oraz na niemożność przezwyciężenia jego autorytetu. Chociaż posiada on najwyższą władzę i wszystkie rzeczy są pod jego panowaniem oraz chociaż ma moc rządzenia wszystkimi rzeczami, nigdy nie zniweczył ani nie zakłócił swego własnego planu i za każdym razem, gdy sprawuje swoją władzę, ściśle przestrzega swych własnych zasad, a także wiernie podąża za tym, co zostało wypowiedziane z jego ust oraz za krokami i celami swojego planu. Nie trzeba dodawać, że wszystkie rzeczy pod władaniem Boga są również posłuszne zasadom, według których Boża władza jest sprawowana i żaden człowiek czy rzecz nie są zwolnione z ustaleń jego autorytetu, ani też nie może zmienić zasad, według których jest sprawowana jego władza.
W oczach Boga ci, którzy są błogosławieni, otrzymują szczęście, jakie przynosi Jego autorytet, a ci, którzy są przeklęci, otrzymują karę za przyczyną boskiego autorytetu. Pod suwerenną zwierzchnością Bożej władzy żaden człowiek czy rzecz nie są wolne od wpływu Jego władzy, ani też nie mogą zmienić zasad, według których Jego władza jest sprawowana. Autorytet Stwórcy nie podlega zmianom jakiegokolwiek czynnika, podobnie jak zasady, na których opiera się Jego autorytet, nie zmieniają się z jakiegokolwiek powodu. Niebo i ziemia mogą przechodzić wielkie wstrząsy, ale autorytet Stwórcy się nie zmieni. Wszystko może zniknąć, ale autorytet Stwórcy nigdy nie zniknie. To jest istota niezmiennego oraz niezbywalnego autorytetu Stwórcy i to jest właśnie wyjątkowość Stwórcy.